Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stefana Drzewieckiego w Lubaniu opowiada o planach szkoły na rok szkolny 2018-2019. No ten rok, jeżeli chodzi o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stefana Drzewieckiego, no to rozpoczynaliśmy, uważam, bardzo uroczyście, bo jest to 79. rocznica wybuchu wojny II światowej, jest to 100 lat niepodległości, więc te elementy były przede wszystkim w ramach patriotyzmu wyróżnione. A jeżeli chodzi o samą dydaktykę i pracę szkoły, to przyjęliśmy bardzo liczny oddział, jeżeli chodzi o pierwszą klasę w technikum. Jest to nowość w tym roku, są to 3 zawody, 3 technika, mechanik, elektryk i technik samochodowy. No może będą cięższe zajęcia, jeżeli chodzi o ogólnokształcące, ale jeżeli chodzi o zawód, to będą mieli komfortowe warunki, bo są podzielone na 3 grupy. Dość klasa jest liczna, pozostałe klasy również. Uważam, że mamy komplet, czyli od 1 do 4 technikum. Będą dobrze przygotowani do przyszłego zawodu. Mamy podpisane umowy z przedsiębiorcami, jeżeli chodzi o klasy 3 i 2. Zajęcia, które są specjalistyczne, będą odbywane się w zakładach pracy, więc podtrzymujemy tę tradycję, łączymy się ze środowiskiem lokalnym. Również są to priorytety, jeżeli chodzi o dydaktykę. Tradycyjnie, jeżeli chodzi o rozpoczęcie 2018 roku 2019, składam najserdeczniejsze życzenia nowym uczniom, wszystkim uczniom, jak i rodzicom i całej kadrze pedagogicznej i wszystkim pracownikom szkoły. Wszystkiego najlepszego.